Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Chociaż na zewnątrz pod butami skrzypiał mróz, to kościół parafialny w Więciurce w niedzielne popołudnie ogrzewany był mnóstwem gorących serc, które rozpalały atmosferę i dbały o to, aby nikt chłodu nie odczuwał. Bijące od ludzi ciepło to efekt 8 edycji wyjątkowego koncertu, dzięki któremu pomoc dociera do najbardziej potrzebujących. W tym roku całkowity dochód z tego wydarzenia zostanie przeznaczony na leczenie chorego Wojtusia Kochnowicza. W tym roku graliśmy dla Wojtusia Kochnowicza na jego leczenie, także no, rok miłosierdzia i to rzeczywiście zaangażowane, pełne serca uczestników, także to naprawdę coś wspaniałego. Tradycyjnie charytatywnej zbiórce towarzyszyło kolędowanie w wykonaniu zespołów, solistów i scholi. Niektórzy przed ogłoszeniem, kiedy będzie koncert, już się zgłaszali, czy będą mogli wystąpić. Także potem baliśmy się, żeby to nie przekroczyło zbyt dużej ilości, ale cieszymy się, że są zainteresowani, nie trzeba nikogo prosić i sami się angażują w to nasze wspólne dzieło. Przez cały czas trwania koncertu rozdawane były nagrody w loterii fantowej. Nie mniejszym zainteresowaniem co losy cieszyła się również licytacja, na którą przeznaczone zostały wyjątkowe przedmioty. Za największą kwotę 950 zł został wylicytowany ręcznie robiony na drewnie wizerunek Matki Boskiej. Czy na co stanęliśmy? 950 po raz drugi. Na ktoś dla równego rachunku co? Dobrze, 950 po raz trzeci! Prawdziwym zaskoczeniem były nagrody główne, robot kuchenny, rower i aparat fotograficzny. Nie mogło się również obejść bez konkursu, na który czekali wszyscy. O tytuł cukiernika roku ubiegało się 11 kandydatów, ale najsmaczniejsze ciastka upiekł Konrad Marszalik. Łącznie podczas tegorocznego koncertu udało się uzbierać aż 11 532 zł i 20 groszy. No ja chciałam powiedzieć, że ja po prostu o za nie mówiłam. Jest mi cała się trzęsę w środku. Tak bardzo wam wszystkim dziękuję. Jesteście cudowni. Naprawdę bardzo dziękuję za tą pomoc i za to wszystko. Dziękuję. Czyli małe Wilczówce mogą się dziać wielkie rzeczy. Pragnę podziękować przede wszystkim dobremu Bogu za to, że udało nam się tutaj wspólnie spotkać. Dalsze podziękowania pragnę złożyć wam, drodzy uczestnicy, za obecność, angażowanie, za to, że zechcieliście finansowo pomóc swojemu Wojtusiowi. Dzięki za wasze gorące i pełne miłości serca. Podziękowania kierujemy także do tych, którzy są obecni
z nami dzięki obecności transmisji radiowej, telewizyjnej. Wspaniale się dzieje, że dobro może się pomnażać dzięki mass mediom. Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy bezpośrednio włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie tego dzisiejszego świętowania. Te podziękowania składam na ręce księdza Dariusza Sikorskiego, głównego organizatora i pomysłodawcy akcji Gorących Serc. Wszyscy się zaangażowali. Ten przygotowanie też i tych ciastek, oprawę, zaangażowanie się w cały koncert, to naprawdę było coś, jedno wielkie przedsięwzięcie wielkiej jednej rodziny. Jak zebraliśmy ponad 11 tysięcy, to z roku na rok coraz suma rośnie, aż się boję myśleć, co będzie w następnych latach. Każdy, kto zechce wesprzeć chorego Wojtusia, może wpłacić pieniądze na podane poniżej konto.